Cześć moi kochani, to jest moja seria solo z Minecrafta, moment ustawienia mi mapki i muszę sobie zrobić inną a, dobra, mamy pierwszy ten, mam pusty kwiepunek, o matko. Dobra, będę musiała sobie te mody ogarnąć, tak, zainstalowałam paczkę modów, na live'ie mnie prosiliście o to, więc no cóż. Idźmy sobie gdzieś. Może, jaki ja mam w ogóle ten? Normal. Dam sobie najpierw na easy. Zobaczymy, jak mi będzie szło. W ogóle, czym się różni normal od tych innych? Gram na teksturpaku Affinity is Faithful. Tak w ogóle. W ogóle ładniejszy jest niż poprzednio był, bo w sumie dawno nie grałam na tym teksturpaku. Dobra, ścinamy drewno, zaraz nas noc nastanie, a zaraz jeszcze powiecie, że nie umiem grać w Minecrafta, że lamię i że jestem bad. Dobra, mam achievementa Getting Wood. Pytałam was na live'ie dzisiaj, bo od razu po live'ie w sumie to nagrywam. Bo chciałam nagrywać coś z Minecrafta, ale nie za bardzo miałam pomysłu. Znaczy, nie byłam do końca przekonana, czy taka seria, że łażenie, zbieranie drewna i tak dalej by was zaciekawiła. Dlatego zrobimy sobie workbencha i zaraz sobie zrobimy jakieś narzędzia. Benchmarking. Budować nie umiem. Co ja chciałam? Patyki. Dużo patyków. I zaraz będziemy tu budować te. Znaczy, kilof. Co tam dalej? Co ja potrzebuję? Łopatę może sobie wezmę, chociaż łopatę mi się nie opłaca. A, tam trudno. I mieczyk, tak na wszelki nie wypał. Zobaczmy, mam ten mod? Nie mam. Może i nie. Siekierę sobie zrobię. No i tym sposobem zużyłam prawie wszystkie patyki. No ale trudno. Zbijmy to. Zbierzmy jeszcze jedno drzewo na przykład. Mam timber moda. Dobrze wiedzieć. Tylko czemu on nie zadziałał wtedy? Może jakoś tak kijowo zaczęłam? Nie wiem. W ogóle fajnie wiedzieć, że... Znaczy w sumie nie wiedzieć, jakie się ma mody w paczce. Ciekawe tylko, czy ten timber mod będzie też działał na drewniane budowle. Tego się obawiam. Mam już trochę tego drewna, ale przynajmniej szybko pójdzie, nie no, nie na nie no, spoko. Tylko tak, to mi się nie zestakuje, tak? Jedne deski z drugimi. O, w dupę. Czy to jest ten kryształ taki upierdliwy, co u Huśka latał i mu przeszkadzał? Czekaj, akurat na samym początku mojej gry on się musiał tu pojawić. No nic, ja potrzebuję jakiejś skały. Niebieskie drzewo tam jest, no patrz. Chodź, świnko. Świnko! Jedzonka potrzebujemy, przykro mi. Idziemy gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie, to nas zaatakuje. Matko, miałam kiedyś. Kiedyś miałam Mo Creatures, ale to było dawno temu. Już nie pamiętam, co mnie atakuje, a co nie. Dobra. Niech będzie, zabiliśmy świnkę, jesteśmy źli, brzydcy. Dobra, weźmiemy i rybkę zdobędziemy. Jak możesz bić świnkę, ty? Niedobry, ty. Ty, jak możesz tam coś tam? Co owca by mi się przydała? Co tu robi kot? Jemu się daje smażoną rybę, czy surową? I jemu się ją rzuca, czy koda? Zaraz, to jest ten kot z Mo Creatures. To nie jest ocelot. Czy jest ocelot? Wow. Nie chcę tu wpaść. I w ogóle to nie będę tego gonić teraz. Tylko nie za bardzo... O nie... O nie... O nie... Ja nie chcę tego kryształu, gdzie on jest. Nie chcę go. Jest mi niepotrzebny. No wiesz ty co... Głupi kocur. O, ściągnę tego... ściągnę, zetnę tego mutanta. Ściął się! Cały! Tak jak, a może Harry Potter? Tak, ściąłem go całego! Dobra, mniejsza. Chciałabym znaleźć jakąś skałę.
Albo jakąś jaskinię, na przykład. Czego to drzewo wisi w powietrzu jedno z drugim, no. Dlaczego, ja się pytam, dlaczego? Oho. Co to jest za drewno? To jest jakieś nowe drewno, prawda? I tego drewna Timber Mott nie ścina. Nie wiem, co to jest za drewno, szczerze wam powiem. Greatwood. Jakieś wielkie drzewo. Dobra, nieważne. Co tu jest, że to jest na szaro? A, bo to są te wielkie drzewo. O matko, jakie to wielkie jest. O Jezu. Będziecie mieli chyba niezłą zabawę, oglądając tą serię swoją drogą. Jak ja kompletnie nie będę wiedziała, skąd to się wzięło, z jakiego moda pochodzi i w ogóle do czego służy, co to jest i dlaczego jest. Nie, gdzie tu się włączało mapkę? Nie menu, tylko... Dobra, nieważne. Powiększamy sobie minimapkę, żeby sobie zerknąć chociaż. No ale trudno. Nie chcę przez 20 minut krążyć dookoła i nie wiedzieć, gdzie jestem. Piraci! A ja tam raz weszłam, wiecie, bo już zainstalowałam sobie raz mody, tylko coś mi crashowały. I potem był problem, bo zginęłam. Tak, to jest jeden z powodów... Tak, tu już byłam. Po co ja tu idę, to ja nie wiem. To jest jeden z powodów, dla których według mnie nie powinnam robić Minecrafta na modach. Seria trwałaby 10 minut. Rekordowa seria, nie ma co. Tu mamy, co to jest? Owca! Owca, jedna z drugą. Chodźcie tu, chodźcie. Trzy owce! Kocham was. Będę miała łóżko. Niesamowite, będę miała łóżko. O Jezu, chwila, chodź tu. Może w owce trafić nie umiem nawet. Matko, co za wstyd. Nie wpadnie mi tam tylko, no. A co tam jest? Nie wiem, co to jest. Jakaś dziwna ruda, żelazo. Dobra, ale mogłabym się tu wkopać w sumie. Co to jest? Kryształ jakiś. Jak to skopać? Bo ja to widziałam już. Kiedyś tam. Dobra, ważne. Łopata. Wirta nie potrzebuję, ale potrzebuję to. Mogę się do dołu skopać spokojnie. No. Już wiemy, gdzie spędzimy pierwszą noc. Znaczy, tak mi się wydaje, że tu spędzimy pierwszą noc. W sumie to jeszcze się nie zdecydowałam, gdzie spędzę pierwszą noc. No ale mniejsza z tym, no. Au. No, chyba jednak nie do końca mogłam się skopać do końca. No, ale przeżyłam, najważniejsze. Nie ma tu potworów? Nie chcę zginąć pierwszego dnia. Jakiś kwiatek na skalę rośnie. Dobra, na dircie. Ale ładnie te teksturki przerobili teraz. Bo jak ja grałam, to było inaczej. Wiecie, co ja zrobię? Spalę ten drewniany kilo w lawie. Nie chcę mi się z nim użerać. No nie, no po prostu nie. Już. Ta woda też mnie denerwuje. To bardzo. Wstawię sobie workbench, z którym się wespnę na górę. Z którego zaraz potem sobie skraftuję coś tam. Dobra, tu wyrzucamy to. Kilof może być od biedy. Nie. Nie. Nie, dlaczego w lawie się nie palą rzeczy? Dlaczego, ja się pytam? A no tak, mam tego moda, no. Wiecie co. Jesus. Czyżby noc szła? Byłabym za tym, żeby jednak tu się gdzieś wytentegować. Tam. Getting an upgrade. Nie no, wow. Dobra, tu i węgiel. I pochodnie mamy. Oj, idzie noc. Niedobrze. Wkopiemy się gdzieś. Mamy rzeczy na łóżko.
W sumie od razu zrobimy łuk. Aha, jestem bezmyślna. Tu się położę, tu zasnę. Co wy na to? Nic mnie nie powinno zbudzić przecież, bo to już nie ten Minecraft. No i rewelka. Nic mi się tu nie zespełniło? Nic. Nic. Co to jest? Królik? Mysz? Szut? Nieważne. Kopiemy. A w sumie pójdę sobie wykopać tam trochę żelaza. I w ogóle zaraz wypadałoby jakiś sobie piecyk skonstruować, nie sądzicie? Jezu, ja mam ciągle wrażenie, że ja was nudzę tym, nie? Czy nie? Bo może nie, ale by mnie to w sumie nudziło, jakbym tak miała oglądać, jak ktoś tak sobie kopie żelazo na przykład, nie? I nic nie ma, żadnego domku, ani nic. Znaczy, wiecie, bo sami chcieliście, nie obiecaliście coś i w ogóle. Ścięło mi Minecrafta. Luzik. Jestem przyzwyczajona. Dobra, nie jestem przyzwyczajona, ale to może wina modów. Albo czegokolwiek innego. No nieważne, no ale zbieram sobie surowce, tak gadam bezmyślnie, nie wiem w ogóle o co chodzi. No dobra, wiem o co chodzi. Po prostu się zastanawiam, czy to was nie nudzi. Bo mnie by to nudziło i to bardzo. Ale to ja. Ja jestem dziwna. Mnie ogólnie dużo rzeczy innych interesuje niż was. Więc no spoko, nie wiem. Ale dużo rzeczy was nie nudzi w moim wykonaniu, więc może to faktycznie was nie nudzi. Czy ja zebrałam tamten workbench? Byłoby miło w sumie, gdybym to zrobiła. Będziemy chyba wychodzić na powierzchnię. Bo. Trzeba by się rozejrzeć za jakąś chatą, nie? W sumie, tak na dobę. Schodki sobie jakieś tu zmajstruję zaraz. Dobra, hops, hops. Potem hops, hops, hops. Tu mamy, o, hopsa. Tu będzie ten piasek, to tu gdzieś... Tu gdzieś muszę sobie schodki skonstruować. Oczywiście nie to... wzięłam, ale spoko. Czyli tu będę musiała uważać. Luzik? Gdzie jest łopata? Aha, wyrzuciłam łopatę. Nie no, bezmyślność moja po prostu. Po co mieć łopatę? Można kopać ręką. Tylko żeby mi tu zaraz jakiś piasek na głowę nie spadł, byłoby miło. O, jestem na powierzchni. Cudownie. Co tam jest? Dżungla. Ale nie pójdę do dżungli. Nie będę taka. O, kujciak. Krowa. Nie wiem, dlaczego miałam takie wrażenie, że jak ja powiedziałam, o, krowa, to wy mieliście takie... Mieliście na twarzy takie jedno wielkie, no co ty. Nie wiem, dlaczego mi odwala przy Minecrafcie. To jest zła gra. Niebieskie drzewo, niebieskie drzewo. A zaatakujesz mnie? Zaatakowałeś mnie, ty niedobry. Zaraz muszę sobie upiścić coś do jedzenia. Aaaa, giń. Giń, powiedziałam. No. Będzie mnie denerwował. Głupek jeden. Mam nadzieję, że zaraz noc nie przyjdzie znowu, bo przecież jest jakoś ciemno się robi. Ptaszek? Ptaszek, dobra, nie zabije mnie. Co ja tu potrzebuję? To i potrzebuję piecyk, piecyk, piecyk. Piecyk! Siup. Piecyk i piecyk tu. Ja sobie upiekę te wszystkie. Dobra. Delfinki, rybki i inne takie dziwne stworzenia. A wiecie, z czym mi się kojarzy to kraczenie tam w tle? No, ani chybił z buraczkowym kra. Przetopię sobie jedzonko. Przetopię, Boże. Co to za ryba? Mogę ją zabić. O, ty.
hamuwo wredne. Zaatakuje mnie jeszcze? Jakaś? Mam nadzieję, że nie, bo nie chcę umrzeć. Zaatakowała mnie? Nie, w sumie nie. Przecież nic mi nie jest. Jaka schiza. Dobra, co ja tu jeszcze mam do przetopienia to? Przetopienia, Jezu! Przestań, kobieto. Dobra, nie będę się uda na deski zamieniać, bo przecież po co? To sobie uporządkuję jakoś. To mogę zasadzić gdzieś. Olać to, że nie wyrośnie. No, tak naprawdę, nie olać to, że nie wyrośnie. 2, 3, ale na kimi sadzonki? Oprócz tego, że można nimi palić w piecu. Ale od palenia w piecu to ja mam mnóstwo drewna i desek i węgla i wszystkiego. Tak, czekamy i czekamy. Bo co ja będę mogła zrobić? Może drugi kilo w sobie sprawię. Tak na wszelki. Zaraz mi się mieczek skończy. To może mieczek. Mieczek, 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 mieczek. Mieczek. I skoro już jesteśmy przy narzędziach, to może sobie w końcu sprawię łopatę. Jezu, się naklikam. Dobra. To mogę sobie zostawić, to mogę sobie wziąć, to mogę sobie wziąć. I tu sobie jeszcze narobić pochodni. Tu pochodnie. Hopsa, hopsa, mam pochodnie. Teraz zbijam piecyk. Tak wiem, zaraz mi powiecie, że mógł się jeszcze palić. Ale po co, ludzie? Jak ja nie mam nic do przetopienia, to po co się to będzie palić? Koniu, chętnie bym cię wzięła na przechowanie, ale nie mam jabłek. Ani siodła. Tak, i właśnie mnie zabijecie, bo przecież miałam do przetopienia. Nie. 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 Nie, co się stało? Meduza, myślicie? Tamberka. Jakiś tygrys. Boże, co za dzicz. Ja tu zginę. Muszę sobie... Nie, śnieżny biom. Nienawidzę śnieżnego biomu. A zaraz obok dżungla, który jeszcze bardziej nienawidzę. Ja lubię takie, o, duże jakieś łąki na przykład. Jezus, i co to jest znowu za budynek? Zabiją mnie tam, nie? Jak tam pójdę? Już się nauczyłam, że w tym zmodowanym Minecrafcie nie ma niczego przyjaznego. Wszystko chcecie zabić! Wszystko! Straszna gra. A ty młody co? Może się rzucać zaczniesz? No i co? I co? Och, Jezus. Dobra, się uzbroję w ten lepsiejszy mieczek. Najwyżej będę spieprzać, gdzie pieprz rośnie. Nie wiem jeszcze, gdzie pieprz rośnie, w związku z czym nie wiem, gdzie będę spieprzać, ale w ogóle też miałam takie bugi z oświetleniem, ale to chyba normalne. Co to? On ma łuk? Co to w ogóle jest? Ja tam coś słyszę. The fuck. Nie wskoczy tu, nie? Nie ma jak. The fuck, co to jest? Jakiś zombie z czymś tam. Dlaczego on się nie pali, ja się pytam. Ile ich tu jest? Zróbmy rozeznanie. Nie wiem w sumie, dlaczego ja to niszczę, bo przecież mogłaby być z tego całkiem zacna fortuca. Ale nie! Bo ja muszę. Jezu. Chciałam być sprytna, tak? Jak tam wpadnę, to będzie śmiesznie. Pośmiejecie się. O! Uderzam go! Uderzam go! Jeszcze raz go uderzam! Ha! Zabiję go zaraz! Będzie miał ze swoje. O, już się pozbył portek. Się rozbiera, patrzcie go, jaki chętny tu, proszę. Diamentowym mieczykiem to on by mnie na dwa razy wziął, nie? Ten tu jest zamknięty, ale nie wiem, czy nie ma ich więcej.
Och, tam w tej skrzyni może są diamenty. Jakby były diamenty, popatrzcie. Było fajnie. Kurde, nie zasnę tu przecież, bo potwory. A zaraz noc idzie. A tu na pewno jest jeszcze jeden, nie? Tak, dla zasady. O, dobra. Łapię go. Nie łapię go. Dobra, goń się, no! Jezu. Nie mógłbyś się tak ładnie ustawić jak tamten. Kurde! O Boże. Noc idzie. Nie. Ja się tu obstawię pochodniami. Nie będzie mnie tu żaden dziwak, przepraszam bardzo, wchodził na górę. Mi się tu coś zespawni, to ja to osobiście zabiję, nie? Czy w sumie nie będę miała wyjścia za bardzo. Chciałam to sprytnie podejść. Wiecie co, z tymi modami to faktycznie może się tu coś ciekawego dziać. Jak ja takie podchody będę robiła do głupiego zombiaka w zbroi. Chodź tu no. Nie chcę mi się z tobą użerać. No chodź. Skocz jeszcze raz. No, hopsa. No jaki typ, no. I co, i nie zejdziesz? No, zabiłam cię i co? Na co ci to było? Dobra, ja to sobie oświetlę. Co by nie było? Taki zgniły melon w ogóle, co to jest? O Jezu! Dobra, zaraz tu wrócę. Ale jak on mnie zabije... Nie, wiecie co? Zrobię sobie najpierw. Taki mój. Zjem sobie rybkę, powiedziałam. No. Zrobię sobie. Żelazny miecz. Tak, żelazny miecz. Miejmy równe szanse, tak? Jak już walczymy. Musimy walczyć. Gdzie są te? No. Mówię, zróbmy miecz. Zabij go. Zabiłam go, niesamowite. Coś mi tu jeszcze warkocze. Coś jest jeszcze pode mną, nie? Ja się tam boję iść. Ej, nie, wiecie co? Zrobię inaczej. Jestem tu. Ja się zabunkuję. Sobie odbuduję wszystko ładnie. Te sufity, co poniszczyłam, to też sobie odbuduję. Potem tam wejdę i te pochodnie pozbieram. Chociaż w sumie po co? No nieważne. Tu ładnie, wszystko pięknie. Zabudujemy, zamurujemy. Co by nie było, powiedziałam. Tu też, tu i tu. To jest mój pokój. Ja tu sobie zamykam drzwi, stawiam łóżko. Idę spać. Albo i nie idę. Kończę odcinek. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym. Już się boję, co się będzie działo. No, także do zobaczenia i pa, pa!